Kuba, Niemiecka Republika Demokratyczna, Norwegia, Republika Federalna Niemiec, Rumunia, Szwecja, Turcja, Stany Zjednoczone, Węgry, Włochy, Związek Radziecki i gospodarze imprezy ekipa Polski. W sumie 24 ekipy, 154 zawodników. W starożytnej Grecji zapasy nazywano sztuką bogów i herosów, a jeszcze wcześniej mówiono o nich, że posiadają umiejętności cenione więcej niż życie. Współczesność wyznaczyła zapaśnikom mniej eksponowane miejsce w hierarchii sportu. Często więc czują się opuszczeni i zapomnieni. Ale może dlatego właśnie potrafią bardziej niż inni sportowcy mobilizować swe siły do swych najważniejszych zawodów roku, Mistrzostw Świata. Bohater tej opowieści, Andrzej Supron, wielokrotny medalista Mistrzostw Europy, Świata i Olimpiad, jest jednym z nich. Doznałem dosyć bolesnej kontuzji, zwichnięcia stawu obojczykowo-barkowego. No i praktycznie dzisiaj dopiero mógłbym zdjąć gips, który miałem założony. No ale zdecydowaliśmy z lekarzami po konsultacji z fachowcami, że po tygodniu czasu zdejmę i będę próbował, można powiedzieć, przyspieszonej rehabilitacji, która ewentualnie umożliwi mi start. Znając atmosferę, która panuje na tego rodzaju mistrzostwach i znając atmosferę hali w katowickim Spodku, wierzę, że ta atmosfera mnie dopinguje, zmobilizuje, że chyba zapomnę o bólu i dam z siebie wszystko, żeby zdobyć medal, najlepiej złoty. Stwarzam sobie jakiś obraz walki, który później konsekwentnie realizuję w trakcie już samej walki. Zdawałem sobie sprawę, że nie będzie to walka łatwa, no a już nie mówię, że biorąc pod uwagę fakt, że no, cały czas walczę z tą swoją kontuzją przy okazji. Już w trakcie samej walki czułem, że jest to zawodnik dosyć niebezpieczny, gdyż dysponował ogromną ruchliwością i nie był statyczny i nie był typowo fizycznym zawodnikiem, którego jest łatwiej wyczuć. Tylko chodził luźny, elastyczny, taki był ruchliwy, co jest ogromnym utrudnieniem w samej walce. Przewidywałem, że będzie próbować tak zwany suples, czyli rzut przez pierś. I rzeczywiście spróbował i co najgorsze wyszło mu to. Przez chwilę nie wątpiłem, że wyjdę z tej sytuacji, gdyż sam uścisk był zbyt krótki przede wszystkim i mocny. Wiedziałem, że będę miał do odrobienia co najmniej 2 punkty. W momentach, kiedy zabolała mnie ręka, to żeby przede wszystkim nie dać poznać po sobie, podnosiłem dwie ręce, żeby właściwie nie było wiadomo, która mnie boli. I to był taki moment właściwie największego nasilenia się bólu. No, ale ja przystępując do tych mistrzostw już wiedziałem, że będę musiał pokonać tą barierę bólu i wcale nie narzekam. Prawdopodobnie Andrzej Supron odnalazł w tej walce siebie, a może nawet przekonał się, że można panować nad bólem. Zmagał się o dzielność, ale też o nadzieję dalszych sukcesów, otwierających drogę do medalu, do finału mistrzostw, który jedynie dawał mu satysfakcję za uprzednio podjętą dość ryzykowną decyzję startu w tych mistrzostwach. Koledzy z reprezentacji byli już bardzo blisko jego marzeń, walczyli w finale. Roman Wrocławski, ku zaskoczeniu ekspertów, a nawet i swoich trenerów, wygrał najpierw sfaworyzowanym reprezentantem Związku Radzieckiego Nikołajem Imkowem, co dało Polakowi pewność i spokój w dalszych walkach i tę olbrzymią odporność psychiczną w boju z niemniej groźnym Rumunem Wasile, który był przekonany, że zdobędzie złoty medal. Stało się jednak inaczej.
tej olbrzymiej wrzawie i radości. Gdy samemu chce się to przeżyć, trzeba ciągle ćwiczyć odruch skupienia. Choć przecież na macie walczy znów kolega. Jest to również bój o złoty medal, o Mistrzostwo Świata. Szczęśliwe, a może przede wszystkim wypracowane trudem żmudnego, wielomiesięcznego treningu są dla polskich zapaśników te mistrzostwa. Inicjowana przez Świerada, sędziowie nie uznają, zaliczyli ją jako wpadkę. Ryszard Świerad w finale spotyka się z mistrzem Europy. W tym fragmencie walki Rosjanin prowadzi zdecydowanie, ale o wszystkim zadecydują ostatnie sekundy, gdy Polak, ku zaskoczeniu wszystkich, uniesie w pewnym momencie z przymusowego parteru na macie 62-kilogramowe ciało przeciwnika i wykona wysoki rzut, wygrywając całą walkę i złoty medal. Andrzej Supron daleki jest jeszcze od takich emocji. Walczy ze swymi przeciwnikami w grupie, ale jego najgroźniejszy rywal, Stefan Russu z Rumunii, już wie, że znów po raz któryś tam z rzędu przyjdzie mu się zmierzyć z Polakiem. Obserwuje Suprona w walce z Helbingiem RFN. Miała to być niemal spacerowa walka dla Polaka. Sędziowie widzą ją jednak inaczej. Uznają Andrzeja Suprona za pokonanego przez dyskwalifikację, co nie eliminuje go z turnieju, ale komplikuje niespodziewanie rutynowe przewidywania, iż Supron będzie pierwszym w grupie i tym samym wywalczy prawo startu w finale, z czym zresztą liczy się również Rumun, mistrz świata. But you know, but all the times talk about, you know, they know, you know the Dreyker? Dreyker, yeah. Do you know how many points they... No, one point. Yeah, just no one. It doesn't matter with the bad one or the good one. Yes. Just one point, yeah. No more. Yeah. It's a real technique, guys. Yeah. And there's some, you know, my match with the Belgian. It's a technique, guys. Andrzej Supron jest wzburzony. Takiego finału tej walki nikt nie przewidywał. Ta przegrana polskiego mistrza świata i olimpiady z Montrealu jest bulwersującą i dla zagranicznych dziennikarzy. Polski zapaśnik wyrzuca z siebie ból i gorycz na sędziów, ma świadomość utraty dystansu do Rusu, do swoich zamierzeń, uporu i podjętego ryzyka wcześniejszego zdjęcia gipsu z obolałej ręki. W takich momentach ma się pretensje do wszystkich, do całego świata, do swego sportowego pecha. Trzeba przed samym sobą i innymi wytłumaczyć swe rozgoryczenie i nieskrywany żal. Trzeba też umieć zdobyć się na uśmiech i wyrozumienie dla innych. From the bottom, and only this position. Know this, know this, know this, know this, know this. The legs, the same distance apart as the shoulders. Są omylni. Zjeżdżają się na mistrzostwa z całego świata. Może mają pewne nawyki i swoistą interpretację zawiłych przepisów zapaśniczej walki. Po rażących przypadkach niezgodności sędziowskich wyroków, ci najbardziej biegli w niuansach suplesów, Nelsonów i zapaśniczych wózków, korygują ich sędziowską wiedzę, by inni zawodnicy mieli przekonanie słuszności sędziowskich werdyktów. Ale
Trzeba walczyć dalej. Mistrz Bułgarii wygrywa gładko z tym, który pokonał Suprona. Wyraźnie wyrównują się szanse, tylko trzeba teraz pokonać Bułgara i znów można walczyć w finale. Zwycięstwo daje jednemu z nich medal. Dla Bułgara będzie to niespodziewany medal. Dla Polaka medal zaprogramowanego uporu. W sporcie jak w życiu, a może trafniej, w życiu jak w sporcie. Trzeba umieć przegrywać, ale nie wolno nie umieć wykorzystać swojej szansy. Inaczej nie zostaje się mistrzem. Wie i czuje to trener polskiej reprezentacji Stanisław Krzesiński. Tak niedawno był przecież jednym z nich, kolegą z maty. Dziś jest ich trenerem i zapewne przyjacielem. Trenerem 3 złotych medalistów Mistrzostw Świata. A może za chwilę będzie nawet trenerem 4 złotych zapaśników. Upór, wytrwałość, nadzieja. Tak dla trenera, jak i Andrzeja Suprona i jego kolegów. Również i dla Rumuna Stefana Rusu. A później radość lub niedosyt sukcesu. A może nawet ból zawiedzionych nadziei. Ale znowu z tym Rusem przyszło walczyć, no. Skubany trafił w łatwą grupę i przez to, kurczę, muszę go znowu... No nic, w każdym razie to nie jest już ten sam Rus, co z 68. W Warnie poszło dosyć lekko, no ale tutaj ta łapa, kurczę, szkoda. Na pewno się znowu wysmaruje. Ja w pierwszej fazie muszę mu coś dorzucić, dopóki jeszcze będzie suchy. Niedobrze, bo to znowu ostatnia szansa Rumunów na złoty medal. No ale wiadomo, że będzie trzeba do końca się z nim przepychać. Szkoda, że nie mogę się złożyć do tego swojego biodra, bo z pewnością coś by tam wyskubał z jakieś 2 punkty. Sam nie jestem w stanie nic zrobić w parterze przez tą łapę, no ale w każdym razie ze stójki muszę go zaskoczyć. Wolałbym to walczyć z kimś innym. Jakby człowiek przegrał, to przynajmniej nie byłoby mu tak żal, bo znowu powiedzą, że mam kompleks Rusu. A przecież wiesz, że absolutnie się go nie boję, z tym, że go po prostu nie lubię, mówię szczerze. No i trzeba się dobrze spiąć do walki. No i do przodu. Twardo. Andrzej Kupro, Polska i Stefan Rusu, Rumunia. Spotykali się wielokrotnie. Jeszcze w kategorii 68. Na poprzednich Mistrzostwach Świata Rusu jest złoty medalistą, ale w kategorii 68 kg.
Andrzej, nie pewnił się jest. Andrzej, nie pewnił się jest. W tej sytuacji to był sukces. Jest lepszy. Dwa tygodnie temu zdjąłem gips i teraz srebrny medal. To jest naprawdę. Żeby mnie taki pech ciągle prześladuje. Nie tylko ciebie. A no to jest to samo z Jasiem. Patrzcie się z jedną kontuzją, druga przejdzie. Nie tylko ciebie ten pech prześladuje. Ty widziałeś, wszedłem elegancko. Panie Andrzeju, pan zdobył srebrny medal. Tak, ale mogłem zdobyć złoto. W takiej sytuacji... Ale mogłem, chociaż czułem to, że mogłem. Przecież panu gips zdjęli dwa tygodnie temu. Pan nie mógł normalnie trenować. To jest po prostu fakt. To jest wielka niespodzianka i wspaniała. Po prostu nie trzeci. Takiego sukcesu nie odnieśliśmy. Warto było to wszystko przeżyć, bo być może starożytni Grecy mieli rację, mówiąc o nich, iż posiedli sztukę bogów i herosów.